więc witam was w kolejnym unboxingu. Jak widzieliście, dostałem jakąś dziwną paczkę. Może nie będę ją tak rzucać. Potrzebuję nóż, za chwilę wracam. Okej, już jestem, mam nóż. Oczywiście ten nóż, który dostałem w GTA 5. Zrobimy unboxing tego czegoś. Jeden tasiemek. Drugi tasiemek. Trzeci tasiemek. Jezu, jak oni to pakują, masakra. Ta paczka jest z Holandii. Tak, paczka z Holandii. Masakra. Ups. Pierdzielę to. No, od razu zeszło. No, a tutaj inaczej. O, co tu jest? 3D już. Odkleić. Macie. Dobra, anyway. A więc open the paczka. Ups. Tutaj. Pięknie. Papier toaletowy, żeby to się kurde nie obijało, a w środku mamy ładne pudełeczko. Tak, przyszła moja penseta, którą zamawiałem. Te penseta. To jest te penseta do włosów i kleszczów, jak widzicie, tak. A więc ona jest kompatybilna z Windows 7. Nie wiem czemu, ale ma speeda razy 9. A. Open the paczka. Tajemnicze pudełeczko w środku. Białe. Obkręca się tak ładnie na mojej roce. No dobra, nieważne, anyway. Open. Jest i moja penseta. Zobaczcie, pensetka ładna. Zaraz ją wyciągniemy. Czy najpierw zobaczymy, co jest pod tą pensetą, bo to chyba nie wszystko, mi się wydaje. A tak myślałem, że to nie jest wszystko. Tutaj co mamy? Tutaj nie mamy nic, ale bardzo ładne pudełeczko tutaj jest zrobione, teraz z plastikonu. Tak, znaczy z papieru, przepraszam. Co my tu mamy? Portfel US Army. O, bardzo ładny, wodoodporny w środku. Nie wiem, po co mi do pensety dają portfel wodoodporny, ale przyda się, będę miał na pieniążki z YouTube'a. Odłożymy go tutaj. Tu jakieś ulotki. Tak, kamera jakaś HXA100 Panasonic. Tak. Oczywiście Call of Duty Black Ops 2. Jakby nie było. Paragon. Paragon. A to nie jest. A to chyba dlatego, że ja kupiłem. A nie dostałem, więc. Folia, nieważne. Do... Płyty nie ma oczywiście. No bo po co mam płyta do pensety, prawda? Tu mamy instrukcję do pensety, jak ją zainstalować w Windowsie i takie tam. Tam mamy pierwsze takie tam. Tu mamy drugie takie tam, takie wiecie, żeby jak zainstalować po prostu tą pensetę. A tu kolejne jakieś kurde deklaracja. Tak, deklaracja zgodności. Czy po angielsku na tym czytać, wow. Tutaj, że nie możemy wyrzucać do kosza tej pensety, bo zagraża coś tam, coś tam. I tu kolejna jakaś instrukcja obsługi pensety. Nieważne, co my tu jeszcze mamy? Maszynkę do golenia. Ponieważ penseta nie wyrywa wszystkich włosków, możemy też posłużyć się golarką spalinową Stihl, więc dobrze. I ołówek, żebyśmy sobie zarost też rysowali, jak nie mamy, jak chcemy. Tak. To jest cała zawartość już pudełka, tak? Już koniec, nie ma nic w tym pudełku. Zajmiemy się teraz pensetą. Potrzebuję chyba nożyk, żeby w ogóle ją wydłubać stąd. O, dobrze, bardzo dobrze. Tu, tyk. Przyklejona na szarą taśmę, jak fajnie, fajnie właśnie. Mi się podoba. Oj. Penseta. Jak normalna penseta, po prostu możemy sobie wyrywać. Możemy sobie włosy wyrywać, możemy sobie, nie zaraz, oła, wyrywać, możemy sobie, no wszystko możemy nią wyrywać.
to ona jest głównie do kleszczy. Ja na przykład mam kleszcz na plecach, to sobie pff, i sobie go wyciągnę. No i to chyba wszystko. Jak wam się podobał ten unboxing, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie go, ten filmik. I na razie papa, do zobaczenia przy następnych filmikach. A ja się tu pobawię z moją koncertą, nie wiem, powyrywam sobie jakieś włoski na dupę na przykład. Na razie, papa.